Zobaczymy. Zobaczymy. To jest jego rączka? Zobacz, to jest chyba Darwida rączka. Zobaczymy, patrzcie. DIY. Do it yourself. I teraz tak. To jest wszystko, kochani. Powiem wam szczerze. Jedziemy już do przemalowania. Kochani, teraz wam przedstawiam wszystkie trzy piżamki. Też bardzo, bardzo fajna, bo ta jest emeczka. Dziecko, wykończysz mnie. Wykończysz. Wykończę. Proszę pana, ale ładnie czeszesz sobie szczoteczką włoski. A kto ten grzebyk, kto tą szczotkę przysłał? Babcia. Babcia, tak, pokaż. To jest szczotka z fusów kawy, bardzo eko. Babcia czy ciocia? Ciocia Aga chyba dała. Ale babcia. Babcia? Mhm. No nieważne, ale ładne włoski. Tak sobie rozczesał, że już proste są prawie. A pokaż tatuaż, właśnie. Słuchajcie, nie chce iść do przedszkola, więc pozwalamy mu w tym tatuażu. Dawid mu narysował tatuaż na ręce. Pokaż tatu, jakie masz. Mówię Jamesowi, powiedz pani w szkole, żeby nie było, że dziecko pomalowali i nie zmyli. Chciałam mu zmyć dzisiaj tym zmywaczem do paznokci. Ale no nie daję sobie, chcę mieć tatuaż. Pokaż, mamy rączkę, pokaż. Pokaż, tu pokażemy tatu, jaki masz. Ojeju, o, takie masz kości ci narysował, tak? Mhm. No super, super. No nie jestem za happy, no ale to jest jedyna rzecz, żeby go wysłać do przedszkola, żeby pokazał dzieciom. Pokażesz dzieciom? Dawida odbieramy z pracy, ale po raz pierwszy, bo wcześniej nie chciał, żeby się denerwować i w ogóle, żebyśmy go nie rozpraszali. Po raz pierwszy pójdę, zamówię, zobaczymy, czy będzie Dawid. Chcę go do McDonald'sa. Yeah. Tak, no jadę. Zobaczymy, czy Dawidek będzie nasz order zamawiał. Jeju, jak krótki rękaw, krótkie spodenki, jeden gościu, a jest dzisiaj 41 Fahrenheit, to jest jakieś 6-7 stopni? No tu pójdziemy. Trochę osób w środku jest. Ja sobie wezmę loda śmietanki. I'll have a hamburger. Okay. And ice cream cone. Love you. Yeah. It's gonna be $3.53. Thank you. Can I have a lick of your ice cream cone? Yes. Zobacz, czy Dawidek jest tutaj, czy pracuje. Yeah. Don't drive. No, that's not David. Don't worry about it if you don't have it. Oh, thank you. There's David in the next. No, maybe it's there. Może tam jest Dawidziu, zobaczymy. Pawełek chce zobaczyć Dawidka. O, cicho, chyba Dawidka rączka wydawała. Muszę tak nastawić, żeby go było widać. Jakby cię go widać, nie będzie pewnie. Zobaczymy. Zobaczymy. Po raz pierwszy jedziemy na drive-thru do Dawida. Zobaczymy, co tam. To jest jego rączka? Zobacz, to jest chyba Dawida rączka. Wydaje te jedzenia. Myślisz? Zobaczymy, zobaczymy. Patrzcie. Jej! Zobacz, Dawid!
Zobacz, Ada, you see him? Zobacz, Ada! Oh, always. You gotta say hey, ładnie. Welcome and stuff. Yeah. Bye, Dawidziu. Nie wiem, czego widzieliście. Tak, już zaraz mama ci da. Mama poznała, że to była jego rączka. Hejka, witam was wszystkich. Weekendzik. A ja z tym panem, jest godzina 20. Wiadomo, nie uśni mi od razu. Wybieram się, bo muszę zakupić coś w Home Depot. Chciałam, coś potrzebuję w Home Depot. Home Depot jest chyba do 21. James jest w pracy, pomimo że weekend, on czasami jeździ do pracy. Dawid jest na sleepover. U kolegi dawno już nie był. Kuba miał się spotkać z kolegą, ale kolega ma plany, więc nie. Więc Kuba tam sobie nagrywa swoje rzeczy. Wiem, że robi teraz live stream. No i ogólnie dobrze mu tam idzie jakoś z tym jego kanałem, który wam mówiła wcześniej. A ja mam nadzieję, że ten pan mi zaśnie, bo po Home Depot mam odbiór między 7 a 8. Mam odbiór z Walmartu, trochę się spóźnię, ale mam parę rzeczy tam do odebrania i myślę, że już wtedy to ten pan zaśnie, bo on z nami drzemki nie bierze, więc myślę, że już w tym wypadku to on mi może zaśnie. Więc my jedziemy tutaj w neighborhoodzie, dzisiaj jest bardzo zimno, bo jest 0 stopni, nawet poniżej jest chyba teraz. I pojedziemy do tego sklepu, pokażę wam może co w środku, ja muszę kwiaty kupić. Muszę kwiaty kupić, no ale jak takie przymrozki, to może nawet z jednej strony lepiej. Tak, jedziemy do Home Depot. Może z jednej strony lepiej, że... To jest Home Depot, że jeszcze nie zasadziłam niczego. Ale z innej beczki. Dzisiaj, kochani, wam powiem o takiej firmie. Hey manager. Let's do it. Czekaj. Menadżer. Zobaczcie, menadżer sobie jedzie, tak? Tak, dobra. Jedziemy. Dobra. Skręcaj. Proszę pana, gdzie pan skręca? No co to jest? Ej. A ja, słuchajcie, nie mogę patrzeć, zaraz Pawełek, na moją łazienkę, to co James zrobił, bo to jest tak, jak się robi DIY, do it yourself. I teraz tak, to jest wszystko, kochani, powiem wam szczerze, jedziemy już do przemalowania, farba schodzi, szczególnie z podłogi, z kawelek. Nawet jakby ktoś... Pawełek, ja muszę iść tędy. Nawet jakby ktoś po prostu chciał... Już! Okej. Okay. Jakby ktoś nawet chciał... Nawet pomimo kupienia dobrej farby, takiej farby właśnie do kafelek, wszystko odchodzi. Ja nie jestem za bardzo za happy, bo... Już! Gdzie chcesz? Tu? Tak więc... Rozglądam, bo chcę po prostu zmienić całą vanity w łazience, ten zlew razem z szafkami, ale on jest podwójny i ma 72 incze, czy nawet 73, jeden z dłuższych. Czasami można mieć dwa zlewy przy takich szafkach, na przykład 60 parę. No ja też bym chciała 60 parę, no bo czemu, po co mi takie długie? No ale z racji tego, że tam już było coś, no to teraz na wymiar lustra i wszystko, a lustra nie chcemy ściągać, bo w sumie fajne, podoba mi się takie wielkie lustro na całą tą ścianę, no to musi być takiej samej wielkości
ten z lew. To mój następny zakup, ale jak ja się zastanowię, to już będzie po tym, jak to się mówi, już coś nowego wejdzie. Może nawet lepiej. To jest, tak się nazywa, black stainless, czyli ani nie mocno takie stainless, na którym, zobaczcie, wszystko widać, tylko takie właśnie black, szary z czarnym. Szary z czarnym. Więc moi mili, pojechaliśmy do Home Depot, kupiłam, co miałam kupić. Kupiłam, co miałam kupić i... Z tyłu jest. Kupiłam kwiatek, nie wiem, nie pamiętam, czy takiego już nie miałam i mi po prostu nie padł, ale ostatnio, czyli jakoś pół roku temu, ostatni raz, jak kupowałam kwiatki, to kupiłam taki z czubkiem czerwony, nie anturium. Tak, Ceniusz, później. Tak, kupimy McDonalda. Ja tylko tak mu mówię, bo naprawdę wiecie co, jak się powie co innego. A tak to zapomnij za chwilę. Mam nadzieję, że zaśnie. What's up, mom? What's up, mom? You wanna see my hair? Thank you, mom. Synuś. What's up, mom? What's up, mom? Who wants to get a gun? Who wants to get my weird out of my head? That's good, mommy. Thank you for the clap. Wait, Annie. Thank you, mom. You're so cute. Thank you for the date, Annie. Thank you for the day, Annie. Nah, nah. Thank you for the day, Annie. Hey! Pawełek, nie chce ci się spać? You pooped, mama. No. Nie, Pawełek, to ty buźkom robisz prut prut. Pawełek, co ostatnio jedna firma mi przysłała? Kiedyś już wcześniej pokazywałam te jedwabne takie poszwy, które mamy, a teraz mam aż 3 piżamki. Jedną wzięłam z myślą o mojej siostrze, więc no mam nadzieję, że jej się spodoba, a mam również do Was na rozdanie taką maskę na oczy do spania. Ja sama używam takiej jednej, co dostałam ostatnim razem. Jeszcze raz przypominam, ja za to nie mam płacone żadnych pieniążków, a że lubię jedwabne rzeczy, no to po prostu chcę Wam również to zarekomendować, bo będziecie mieli zniżkę, jeżeli coś sobie zakupicie ze sklepu. A piżamki są naprawdę, słuchajcie, cudo. Są po prostu cudo. Mogą być na prezent, mogą być do kogoś. Piżamki, no koszulki nocne, ale mają różne tam zestawy. I dwuczęściowe, i jednoczęściowe, i sukienki. Tak więc, no naprawdę fajne rzeczy. Dziecko, wykończysz mnie. Wykończysz. Kochani, już jestem z Wami i przedstawiam Wam, co ja tutaj w tym pudełeczku otrzymałam. Więc będziemy powolutku otwierać. Ok, 100% gwarantowane. Ok, że to jest najwyższej jakości jedwab. No i zobaczmy, co za cudo mi przysłali. Zobaczcie, to jest dla Was na rozdanie, kochani. Pokażę Wam, jak to wygląda na oczach, ale najpierw Wam pokażę, a później będziemy to po kolei wszyściutko oglądać. Okej. Tu jest piżamka dwuczęściowa. Najpierw sobie wszyściutko obejrzymy. Tu mam następną sukienkę, taką sukienkową, a tutaj jeszcze trzecią. No to przymierzamy. Tak więc nie każdy może chcieć dostać taką opaskę na oczy, chociaż jest naprawdę fajna, antyalergiczna i przeciwzmarszczkowa. Także myślę, że warto i fajnie zakrywa światło, bo mam taką samą właśnie, dostałam ją pół roku wcześniej jakoś. Więc polecam.
polecam. I jeżeli będziecie chcieli, to właśnie w ten sposób dajcie mi znać. Na końcu komentarza napiszcie silk, silky i w ten sposób będę wiedziała, że chcecie brać udział w losowaniu. A ja już, kochani, dla Was poprzymierzam te rzeczy, pokażę Wam, jak wyglądają. Bardzo jestem podekscytowana. Powiem Wam, że ja zamówiłam dwie rzeczy i będziecie mieli w tym filmiku. Dwie rzeczy są L-ki i pasują, a jedna... Dwie rzeczy są L-ki, a jedna jest M-ka. I powiem Wam, że jedna z nich mogłaby być troszkę mniejsza, bo ta rozmiarówka była tak jakby na granicy, że tak powiem. Tak więc, jeżeli jesteście takiej budowy jak ja, że mi się troszkę schudło, to polecam M-ki, aczkolwiek jedwab no, nie rozciąga się nie wiadomo jak, więc aby się spało lepiej w piżamkach, L-ki też mogą być, więc nie jest to wcale dużo za duże, więc... A zaczynamy. Pokażę Wam, jak wyglądam. Kochani, teraz Wam przedstawiam wszystkie trzy piżamki odprasowane, bo wiadomo, no w paczce to jest w pudełku troszeczkę, wiadomo, zgniecione. I wszystkie są, każda jest inny kolor, bo właśnie sobie pomyślałam, że wezmę inne kolory. Także ta jest troszeczkę... Ta jest troszeczkę dłuższa, ta jest krótsza, z takim nacięciem, a tu jest po prostu piżamka dwuczęściowa. Prezentacja, taram! Numer jeden, proszę Państwa, proszę zobaczyć, tak się prezentuje. Bardzo fajna, zwiewna, pokażę Wam, jak to z tyłu wygląda, może widać. W lustrze mnie tu z tyłu. W każdym razie dobrze, że jest troszkę luźniejsza, bo ja nie lubię, dwuczęściowe to jest inna sprawa, a ja nie lubię spać w takich ciasnych koszulach. Bardzo fajna, ale wybrałam też sobie jedną M-kę i właśnie dla osób, które chcą mieć troszeczkę ciaśniejsze, polecam M-kę. Proszę Państwa, tak więc fajna, bo troszeczkę też luźniejsza. M-ka, też bym weszła w M-kę, ale L-ka nie wygląda, bo ma fajny krój, więc nie wygląda dużo za duża, więc polecam. I tu, kochani, następna piżamka, myślę, że fajna, trochę luźniejsza. Oj, włoski mi się. Też bardzo, bardzo fajna, bo ta jest M-eczka, a jest taka, wiecie, nie za ciasna, nie za szeroka. Ja właśnie takie luźniejsze do spania lubię, bo w piżamach powinno być wygodnie. Pamiętajcie, kochani, że z kodem KATE101 otrzymacie 10% zniżki na każdy zakup ze sklepu. Wszystkie linki będą umieszczone w tym wideo. Także dajcie znać, czy Wam się coś spodobało, czy zakupicie coś, bo jestem ciekawa. Mi się wszystkie podobają, nie wiem, która jest moja ulubiona. Chyba pierwsza, ta granatowa. I tą lubię najbardziej. Druga, trochę za długa. Trochę za długa. W sensie, no i mogłaby być troszeczkę mniejsza. O, ale to sobie najwyżej u nich wymienię i tyle. No, dobra. My przechodzimy do dalszej części vloga. Ja oglądam sobie wiadomości, bo dawno nie oglądałam i chciałam Wam jeszcze powiedzieć na temat, tak na zakończenie, na temat tego całego jedwabiu. Że mówiąc teraz o tym jedwabiu, nie wiem, czy pamiętacie, ale dla tych, którzy śledzą mój kanał regularnie, ja wspominałam, że jeżeli kiedykolwiek będę miała jakiekolwiek współprace, czy to płatne, czy barterowe, to będą one dlatego, że ja po prostu chcę coś reklamować, a nie, że każdy wyciąga do mnie rękę i biorę co leci. I tak w sumie jest, w sensie, że wspomniałam Wam o Louis Vuitton i wiem, że
Mówiliście, że życzycie mi takiej współpracy i napisałam do nich, ale trochę śmiać mi się chciało, bo śmiać i trochę mi przykro było, bo wyszło na to, że odezwali się do mnie, no ale Louis Vuitton to nie jest taka marka jak na przykład Michael Kors czy Tommy Hilfiger, to już jest innego kalibru, typu tak jak Chanel, Prada i tam Saint Laurent, więc powiem wam, że oni mi powiedzieli, że oni mają swoje modelki takie z wybiegu, które robią im promocje, także na razie podziękują. Także śmiać mi się trochę chciało, no bo porwałam się z motyką na słońce, no ale dobra. No ale spróbowałam, tak? Także jeszcze tam argumenty chyba im dałam, że to jest luksusowa marka, ale ja bym chciała, coś tak jakoś napisałam po angielsku, że chciałam przybliżyć tą markę zwykłym kobietom, które mają dzieci i pracę zawodową, że to jest również marka dla kobiet, których po prostu stać na to, a nie muszą, wiecie, nie wiadomo ile zarabiać. Więc nie wiem, czy właśnie chcą być tylko taką marką, no bo wiadomo, cena świadczy o tym. To nie jest marka dla wszystkich, więc może dlatego. No i z drugiej strony tak sobie pomyślałam, bo ja już wam mówiłam o tym kilka razy, żebym chciała, to jest moje marzenie, Louis Vuitton. Coraz mniej tak o tym myślę, bo patrzę też na Saint Laurent. To jest podobny znaczek. Pokażę wam tutaj te dwie marki, Louis Vuitton, znaczek Louis Vuittona i Saint Laurent. To nie jest tak, wiecie, żeby mnie na to nie było stać, ale nadal mnie to trochę by mnie bolało, jakbym tyle wydała, wiecie, na torebkę, jakieś 2000 dolarów, bo tak one stoją 2-2,5. No to jest jakieś ile? 7000 zł. Nie jest to ani skóra, ani nic specjalnego, po prostu oryginalna torebka Louis Vuitton. Nie wiem, gdybym zarabiała 10 tysięcy dolarów, to pewno by mi nie robiło to jakiejś różnicy i bym spokojnie sobie kupiła. Ale to nie jest tak, że mnie nie stać na to. Stać mnie, ale na tym etapie mojego życia wolałabym sobie za tą cenę kupić na przykład komputer albo coś, no co byłoby bardziej wartościowe, aniżeli torebka. Więc to wam chciałam tylko po prostu przypomnieć i powiedzieć moją historię z Louis Vuitton, jak się do nich pierwsza odezwałam o współpracę i że no niestety nie udało się, może kiedyś. No, to tak przy okazji, żebyście wiedzieli i pamiętali, że jeżeli cokolwiek będę reklamowała, to dlatego, że generalnie ja sama interesuję się jakąś firmą i do nich napiszę, a nie odwrotnie. Pozdrawiam was, kochani. Weekend po weekendzie i życzę miłego tygodnia. Będziecie mieli jeszcze jeden filmik z weekendu. Po prostu nie zmieściłam tego wszystkiego w dzisiejszym filmiku, więc czekajcie na następny już jutro. Dzięki, bye!